kochani, zostało nam kilka dni do Wigilii, a oczywiście bohaterem wigilijnych stołów jest śledź. Więc u nas również dzisiaj śledź w roli głównej, czyli dziewczyny Basia i Gosia pokażą wam, jak przygotowuje się śledzia pod pierzynką. To właśnie przysmak, który przywiozła do nas Basia i tradycyjną potrawę z Lubuskiego. Zupa, tak, zupa śledziowa, ale tak na zimno, taka trochę inna niż się wszystkim kojarzy zupa rybna. Jak słyszą zupa śledziowa, to myślą, że to jest zupa rybna, a to zupełnie jest coś innego. Zresztą zaraz zobaczycie sami. Jak zdradziła nam Gosia, można zrobić ją godzinę przed Wigilią. Tak. Nawet trzeba, bo im świeższa, tym lepsza. Ją trzeba zrobić krótko przed Wigilią. Gadka, gadka. Czyli co, dziewczyny, bierzcie się do roboty. Zupa się sama nie zrobi. Tak jest. Także wypraszamy was. Zaczynamy. Z kuchni. Zaczynamy. Dzisiaj rządzi na stole śledź, tak jak powiedzieliśmy. Pierwszy przygotujemy śledzia pod pierzynką. Mamy przygotowane półprodukty. Basia zaczyna i mówi, co nam jest do tego potrzebne. Więc tak, podstawą jest śledź Matiasy. Pokroimy je w kosteczkę. Później przełożymy cebulką. Następnie damy majonezu do tego. Są ugotowane ziemniaczki, które zatrzemy na tarce i z marchewką. Jajeczko ugotowane na twardo. Ser żółty, którym już na zakończenie posypiemy. Udekorujemy natką pietruszki. Oczywiście będziemy soli i pieprz. Będzie nam potrzebny. I więc zaczynamy. Ogonie. Zaczynamy. Dobra, to proszę mi powiedzieć, co ja mam pani pomóc. Kroimy śledzie. Może jedna nie kroi śledzie, a może... Czy śledź musi być zrobiony przede wszystkim, bo musimy jego jako pierwsza warstwa położyć do miseczki, do półmiska. Dobrze, kroimy, Małgoniu. Kroimy. Tak, kroimy. Jeszcze. Taka musi to być większa kostka, mniejsza kostka? Taka kostka, spójrz, poproszę, zobacz, taką średnią. Taki jeden. Taki średnie, tak, średnia. Ja tego Matiasa wzdłuż kroję na trzy paski, wiesz? O. I przekładamy do... I przekładamy do półmiska. Pani Basia przyjechała bardzo mocno przygotowana. Nawet własną ceramikę, słuchajcie. Pani Basia, to ci, co wszyscy znają panią Basię, to wiedzą, że ona nam tutaj ceramikę prowadzi dla Strefy Aktywnego Seniora i jest bardzo taką aktywną uczestniczką naszej strefy. Ale tutaj proszę zobaczyć, jaka jest po prostu ta dokładność, taka i ta perfekcja w tym dworku. No po prostu genialne. No. I sól, i pieprz. Naturalne, cudownie, bardziej pani Basiu. Teraz sypiemy na wierzch cebulę. Ile tych cebul tam było? Dwie cebule, taka jedna. Dwie cebulki. Tak, taka dosyć. Widzicie, jakie to jest banalne, proste potrawy, bardzo, takie smakują najlepiej, prawda? Naturalnie. I do tego, w tym momencie robimy? Dajemy majonez. Majonez. Tak. Przykrywamy. Niczym nie pieprzymy, nie solimy, jeszcze razie, nic nie przyprawiamy. Razie. Nie. Rozumiem. Bardzo, mi się bardzo to podoba, powiem wam szczerze, bo ponieważ to nie wymaga zbyt prostej, wielkiej umiejętności, które... Tak. A gdzie pani, skąd pani Basiu jeszcze raz ten przepis przywiozła? No więc właśnie. Gdzie to popatrzyła? Mieszkałam w Niemczech. Kilkanaście lat, więc zdążyłam poznać troszeczkę i rodzin z Niemiec, i Polaków, więc tak się wymienialiśmy doświadczeniami kulinarnymi i stamtąd przywiozłam to, bardzo mi smakowało. Następnie dajemy się, 5 ziemniaczków kroimy w kostkę, ucieramy na grubym, na grubej tarce. Tak. Na grubej tarce ucieramy. Ciutko ucieramy. A jajeczka kroimy też? To może nie, ja wtedy jajeczka będą też tarte. Też tarte. Wszystko. No to tarkę musimy poproszę mieć. Mi jeszcze tutaj bliżej, a to można zabrać. Proszę bardzo. Tak. Jakieś utarte z ziemniaki. Teraz przełożymy na warstwę śledzi z cebulką. No taka ma być gruba, taka czy taka, taka po prostu taka, do pokrycia tej taka warstwy. Do pokrycia, taka, tak. Ja przeznaczam 5 ziemniaczków takich średniej wielkości i później sobie ładnie rozkładamy, żeby tak było po całości. Dla mnie to już jest wystarczające. A ziemniaki jak pani gotuje w mundurkach, pani gotuje i co? I tak, sól tak. Też solą, czy, bo niektórzy to lubią tak, ja tak minimalnie soli. Minimalnie dodaję sol. I do marchewki też? Daję razem, tak można. Razem można ugotować i też troszeczkę. Ja tak spróbuję na tarce, na bezpośrednio ścieram, ale jeszcze chwileczkę, bo muszę posolić i dać pieprzu. Proszę, z tej dzięki. Ceramiki. Z tej mojej ceramiki. Cudownej, tak.
Czyli też tak na oko. Wszystko widać, że to wprawione gospodynie, bo to wszystko tak po prostu mniej więcej na oko. Co prawda w rękawiczkach to nie jesteśmy przyzwyczajone, nie tak ślizga się. I teraz trzemy marchewkę. I też mniej więcej ta warstwa będzie taka podobna jak ta warstwa tych ziemniaczków, tak? Majonez. Majonez ma już, on jest taki smak, że jest i sól w nim, także nie musimy solić marchewki. To nam się ładnie skomponuje. Dobra. Czyli tak, majonez na cebulę i na śledzie, później tylko ziemniaczki, na to marchewka bez majonezu. Tak, ziemniaczki solimy i pieprz sypiemy na ziemniaczki. No to już nie. Małgoniu, proszę skończ to wszystko, wybierz ładnie tam u tego. Ja będę już tarła... Majonezu nie będzie potrzebne. Nie, ale teraz jajeczka na sam na koniec. Muszę zacząć, tak? Poproszę. Raczej powinno to być odwrotnie, bo pani jest od tych zdolności ceramicznych i takich zdolności manualnych, a ja to raczej powinna być od wykonywania, no ale jak mnie taki... Małgoniu, bardzo pięknie ci to wszystko idzie. Co pani ma powiedzieć, żeby mnie tutaj nie skrzywdzić za bardzo? Nie da rady inaczej. Teraz ty ładnie wyrównaj to, jeszcze dodaj majonezu, tyle co, tak, co, tyle, co jest w słoiczku. Więcej nie wyskrobię chyba. Tak, ja międzyczasie. U nas to chyba powinno być odwrotnie. Ja powinnam trzeć i wykonywać robotę, a pani Basia jest od tych takich... Ja wiem, Małgoniu, że jesteś skromna, ale ty wszystko potrafisz. Mhm. Tak. No przy takich instruktorkach to wiecie, no to po prostu zwykłych owarstw. Najbardziej mi się podoba w tych wszystkich przepisach, że naprawdę to nie wymaga żadnych zdolności kulinarnych. Po prostu tylko trzeba wiedzieć, mieć jak to zrobić, mieć dobry przepis. Jeszcze z boku, jak ma się instruktora, który pokaże, jak to zrobić, to już jest w ogóle... O. Następnym razem już sama zrobię. Następnym razem, ja już na Wigilię zrobię śledzie pod pierzynką, no zaskoczę całą rodzinę. Mamy jajeczka starte. Dobra, majonez jest praktycznie, słuchajcie, cały. Czemy. Także mamy starte jajko i rozumiem, że to jajko będzie nam szło na nasze... Tak, teraz jeszcze tutaj dodajemy sól i pieprz. A, na to jeszcze sól i pieprz. Tak, na to damy sól i pieprz. Mhm. I zakończymy z serem żółtym tartym, a nie, jeszcze tutaj mamy jajeczko. Najpierw jajko. Tak. Jajko, w razie czego to będzie filmik, słuchajcie, będziecie mogli se cofnąć, co po czym, gdyby ktoś zapomniał, to aha, najpierw to, później tak, tamto, tak, proszę więc bardzo. Nie jest to problem. My mieliśmy 4 jajka na taką średniej wielkości, jak 2 dłonie, o, salaterkę, tak, to miskę już właściwie, już nie salaterkę. A teraz ty, Małgoniu, zakończysz, proszę bardzo, serkiem wszystko wysypiemy. Wszystko, patrzcie, to jest taki dosyć spory zobaczymy, słoiczek. Może nie, ale zobaczymy. To rzeczywiście pierzynka dosyć gruba. Tak, teraz nas wychodzi. Na zakończenie posypiemy, udekorujemy natką pietruszki. A natka pietruszki też jest bardzo dobra do... Niweluje zapach cebuly i śledzi. Tak jest, tak. Proszę, nie wiedziałam. Tak. No bo tak. Śledzie są smaczne, no ale mają specyficzny zapach. Tak. No niektórzy twierdzą, że to jest zapach, niektórzy twierdzą, że smród. No, dokładnie. Różnie to bywa. Ale jeżeli możemy czymś to zniwelować, to czemu z tego nie skorzystać? Dokładnie. I gdy na przykład też czosnku się najemy, to proponuję pietruszeczki takie. To dlatego mój dziadek żuł pietruszkę. No właśnie. Chodził i żuł pietruszkę. I to już mamy. I to musi wejść do lodówki i spożyte być przynajmniej... Jaki czas musi postać? Na godzinkę wystarczy nam, żeby w lodóweczce sobie posiedziała. I nakładamy łyżką normalnie, tak żeby cała warstwa... I nakładamy łyżką, tak. I życzymy smacznego. Smacznego. Dziękujemy. A później po pandemii spotkamy się i zobaczymy, co wam z tego wszystkiego wyszło. Porozmawiamy o tym, nie? O śledzie. Kochani, druga odsłona potraw ze śledzia. Teraz Małgosia. Zupa śledziowa, ale na zimno zupa śledziowa z lubuskiego. Chociaż za chwilę wam coś powiem na ten temat więcej, ale żeby nie wszystko naraz. Pierwsze, co zanim przejdziemy do zupy śledziowej, żebyśmy wzięli pod uwagę to, żeby były ugotowane ziemniaki. W mundurkach. W mundurkach, koniecznie w mundurkach i obieramy je dopiero przed podaniem na miskę, czyli wcześniej ich nie obieramy.
Ziemniaki miałam tutaj przygotowane właśnie w koszyku, ja sobie wstawiłam je wcześniej. Piękny koszyk, który Monika zrobiła, więc też koszyk pewnie zginie tutaj z tych nagrań i pewnie wianek zginie ci, Monika, więc coś na pewno zginie. Także w razie czego nie szukaj, nie wzywaj policji. Ziemniaki w mundurkach, co prawda one były dosyć duże, więc poprzekrajać je, żeby się regularnie, no żeby po prostu była regularność, żeby one się nie rozgotowały, że jeden będzie twardy, drugi miękki, ale ważne, żeby były w mundurkach. Moje już są praktycznie, o. Soli też dodać, do gotowania dodać soli, żeby one nie były takie jałowe, tak? Trochę soli dodać, tak jak do gotowania normalnie ziemniaków. I ziemniaki, jak się ugotują, odcedzamy i zostawiamy je w garnku tak, żeby one były ciepłe. Aha. Jeżeli nie mamy na to czasu za bardzo, to nawet jeżeli ziemniaki są zimne, to musimy je później po prostu w tych mundurkach w mikrofalówce podgrzać, nie? I przed samym podaniem tej zupy tego ziemniaka obrać, położyć na talerz i nalać tą zupę, żeby on był ciepły i świeżo obrany. To jest ważne. Czyli, tak mi przynajmniej przekazywano. Czyli co, odcedzamy już ziemniaki, czy jeszcze chwila? Właściwie ziemniaki mogą sobie być w tej wodzie dla nas. My sobie zrobimy zupę i po prostu będziemy mogli ją skonsumować na bieżąco. No. Bo zupę ważne, żeby robić naprawdę godzinę, dwie godziny przed Wigilią. Im świeższa ta zupa jest, następnego dnia ona powinna zniknąć. Tak, ona powinna być zjedzona w tym samym dniu na pewno, a najlepiej po prostu przed samą jak gdyby Wigilią. Gosia, to co potrzebujemy do zupy śledziowej poza ziemniaczkami w mundurkach, które się gotują? Które gotują. Jest banalnie prosta. Do zupy śledziowej potrzebujemy śledzi w zalewie octowej. Ja użyję dzisiaj dwóch, w zależności na ile osób to robimy, tak? Ja dzisiaj użyję dwóch, więc te proporcje będą na taką dosyć sporą ilość tej zupy śledziowej. Przy zakupie tych śledzi proszę zwracać uwagę na zalewę, żeby ona była jasna, klarowna. Każdy jak już z czasem będzie sobie to robił, to po prostu będzie widział już mniej więcej, które chce, z jakiego sklepu. Tak, już będzie miał swoje takiego upatrzone dokładnie, które... co i jak. W moich czasach się jeszcze robiło tą zupę śledziową często, jak babcia jeszcze żyła w moich tam tych rejonach, to babcia robiła w piątki, że w piątki nie jadło się mięsa, więc jak gdyby to była taka tradycja, że tą zupę śledziową jadło się w piątki. Natomiast jak już babcia zmarła i po prostu jak gdyby tej tradycji nikt na piątki nie przełożył, natomiast Wigilię to jest po prostu rzecz, na którą się czeka. Moja ulubiona, szczerze mówiąc, zupa śledziowa jest moim takim rarytasem jak gdyby i na nią się naprawdę czeka. No oczywiście dzieci, no to musi się dojrzeć do tego, tak? Dzieci tego za bardzo nie jedzą. Do kompotu z suszu też trzeba dojrzeć. Tak. Odpowiedni wiek, myślę, że ja około 16 lat, jak zaczęłam próbować, to jak gdyby... Ale przyznam ci, że ja jestem tutaj rodowitą mazowszanką i o zupie śledziowej nigdy nie słyszałam. I ja też do tej pory, odkąd mieszkam w Polsce, nie słyszałam o zupie śledziowej. W tamtym roku zrobiłam ją na strefie aktywnego seniora, jak mieliśmy Wigilię. Bardzo wszystkim smakowało, ale mimo, że nasi seniorzy są z różnych rejonów Polski, mimo wszystko nie. Nikt o tym jak gdyby nie słyszał. Jedli po raz pierwszy. Nie spotkałam ani jednej osoby, a było nas naprawdę dużo, kto po prostu słyszał o czymś takim, czy po raz kolejny jadł. Jedyne, gdzie się z tym spotkałam, to jak mieszkałam w Anglii i pracowałam w takim miejscu, gdzie było osoby pochodzenia żydowskiego. Oni jak gdyby, jak była Wigilia, się o tym rozmawiało, oni wiedzieli, że co niektórzy, nie wszyscy, ale co niektórzy wiedzieli, wiem, ja to potrafię, więc jak gdyby być może jest to coś po prostu z tamtych stron, z tamtej też korzeni. Kultury. Tak, być może, bo tylko to są jedyne osoby, jakie przez swoje prawie 40 lat życia spotkałam na mojej drodze, kto wiedziały, co to jest. Niedługo urodziny. Prawie 40 lat, no Monika, uważaj. Prawie. Więc tak. Do tej zupy śledziowej jeszcze raz potrzebujemy te śledzie w potrzebujemy do tego śmietanę 18. Śmietana 18%. Tu są dwie, na te dwa te zalewy będziemy mieć dwie śmietany 18, te duże po 400 ml, czyli 800 ml tej śmietany. Czasami zobaczymy, jaka jest konsystencja. Będzie może taka konieczność, żeby dodać trochę kefiru, żeby ona nie była tak bardzo gęsta. Na czuja i na oko. Na czuja i na oko. Zaraz zobaczymy, czy to jak to będzie szło, bo to zależy od śledzi. Pokroiłaś cebulkę? Cebulka musi być świeżo pokrojona, bo w śledziach jest cebula. Jedna wystarczy. Cebulka. Tak. W śledziach jest cebula. Natomiast tą cebulę zaraz i te śledzie odcedzimy. Zalewę użyjemy do zupy. Śledzie pokroimy w mniejsze takie kawałki i śledzie też pójdą do zupy. Natomiast tą cebulę, która jest w tych śledziach, po prostu trzeba będzie wyrzucić i włożyć tą świeżutką cebulkę.
Chyba, że ktoś aha. lubi bardzo, Monika, tak się spojrzałaś, więc jak bardzo lubisz, to ja ci na talerzyku odłożę, jak bardzo tak lubisz tą cebulkę ze śledzi. Ja jestem wyznawcą, że samo zdrowie. Samo zdrowie samo być może, zdrowie. Ale nie do zupy śledziowej. Więc po prostu odcedzamy te nasze śledzie. I oczywiście, kochani, tutaj jeszcze sól pieprzowicy Małgosia ma sól pieprz zaraz będzie, ale sól soli nie zawi- to już później do smaku będziemy. Pieprzu tak. Czyli ależ bardzo Monika ważne uważa. Jest, żeby właśnie została ta zalewa, bo ta zalewa później... Ta zalewa jest podstawą zupy, oczywiście. No ona jest podstawą zupy. Gosia, to trzeba wyraźnie i w ogóle, bo... Bo to jest tak, tak? Tak, no to jest bo ja po prostu, pewnie nie, bym wylała. Nie znajdę tego w internecie za bardzo, nie wiem. W sumie nie sprawdzałam. Być może, że byłoby to. Monika, jakbyś mi jeszcze nie, no już teraz jakiś... będzie w internecie. Ja, no teraz już będzie, ale wcześniej, żeby potrzeba. Po prostu jakieś miseczkę, żebym mogła to położyć na tą miskę. Już, odłożyć, już. Nie, te śledzie, bo to nam będzie potrzebne do... Jako zalewa do zupy. Tarara. A tutaj zaraz będziemy musieli wyczyścić trochę te śledzie. Mhm. O, i tą zalewę... I to jest to bardzo ważne. To jest ta bardzo ważna zalewa. Przelewamy przelejemy tu? Do naszej wazówki, tak. No to poczekaj, podstawię tutaj bliżej. Nie wiem właściwie, żeby czy tak całą, może tak... Chociaż no, będziemy najbliżej... Może na oko, a w razie czego dolejemy. Chociaż jak miało być na bogato te święta, to już na nie bogato. Będą na bogato. Przecież na nie będziemy bogato. Później pić. Najwyżej będzie bardzo taka octowa, że tak powiem. Więc widzicie, banalnie proste. Przelanie tej zaprawy tylko po prostu i nic więcej. To sobie odstawię. Wypali wszystkie zarazki. To sobie odstawię. I teraz, Monika, byśmy musiały te śledzie poobierać, w sensie no, z tej cebuli ale to co, i pokroić. Ale przepłukać pod wodą, czy nie? Nie, nie, nie. Nie. Tylko nie po prostu, żeby... Żeby tej cebuli i tej marchewki nie było. Nie było. Mhm. Tak naprawdę tak... bo ta cebula trochę, ona musi być świeża. Mhm, jasne. Żeby jej nie było. No i to w zależności, jak to lubi, no na takie o mniej więcej kawałki po prostu i ten kawałek śledzia. A nawet takie większe. Będzie... Tak, takie większe nie trochę. Takie tak, malutkie. Tak, tak. Mhm. O, mniej więcej. Jak ktoś lubi śledzie w śmietanie, tej, to bardzo będzie lubił tą zupę, bo to jest takie podobne, taki... No ja ci się przyznam, że jeszcze tak jak pani smaczek. Basia robiła tą podpierzynką, to u mnie w domu też się robi takie śledzie podpierzynką, ale dodaje się do tego jeszcze buraka. I odkryłam, burak, że śledź tak. i burak to jest całkiem dobre całkiem połączenie. Całkiem dobre połączenie, tak. Nawet są te takie śledzie w buraczkach, mhm. więc jak gdyby to możemy sobie już na razie zabrać. Mhm. No i co, kochani? Dodajemy do naszej zupy, której tej tylko na razie, dodajemy cebulę i te śledzie. Mhm. Monika, wrzucaj pomału te śledzie. To i tak jest dosyć duża ta ilość tych śledzi. Nie każdy tak... ale my je zjemy na bieżąco, więc jak gdyby, żeby one za długo nie leżały w tym, nie? Mimo, że to jest... Przecież one leżą w tym słoiku. O! Tak, żeby każdy tego śledzika miał. O, słuchajcie. I to jest cała filozofia naprawdę. Zaraz dodamy tylko jeszcze, nie sól, pieprz dopiero na końcu. Aha, na końcu. Właściwie soli to właściwie się nie dodaje. No tak, bo śleć już jest wystarczający, słony, czyli taki pieprzem. Octowy pieprzem troszeczkę, trochę czyli pieprzu. Co? Wszystko. Wszystko? Wszystko. Wszystko, bo zrobiliśmy z dwóch słoików, więc wszystko to wlewamy do tej zupy. Wymieszamy ją tak, żeby tam nie było żadnych grudek i w zależności od tego, jaka ta konsystencja nam wyjdzie i smak, zobaczymy, czy należy dodać kefiru. Czasami niektórzy dodają maślanki, chociaż niektórzy mówią, że maślanka troszeczkę tak powoduje taką goryczkę, więc może niekoniecznie. Dobry kefir. Dobra, to warto tutaj chyba z powodu tego, że jest tak mało składników, chociaż ja uważam, że zawsze. Sprawdzone te swoje, sprawdzone tak. i dobre, i z dobrego tak. źródła, żeby to było... Tak, tak. No właśnie te śledzie są najważniejsze. Mhm. Ta zalewa nie może być, jak się potrząśnie w tym sklepie, tym słoikiem, mhm. ona za chwilę powinna taka być klarowna, nie? Nie powinna być taka mdła i tak dalej. Ale to jak mamy będziecie to? Państwo robić sobie, to z czasem po prostu się... no i po prostu tak mieszamy, żeby to się po prostu połączyło w taką jedną konsystencję, żeby ta śmietana była... Żeby to była taka jedność, tak? Taka zupa. Myślę, że chyba nawet nie trzeba będzie nam dawać można tego teściowej kefiru, zaimponować. Można. Mama nie zna? Jak lubi śledzie. Mama nie zna zupy śledziowej? U nas zawsze jest zupę śledziową, bo to jest od taty strony, więc zawsze wykonuje to tata, którego serdecznie pozdrawiam, bo do niego też dwa razy już później dzwoniłam zapytać się, a na pewno to, a na pewno tamto. Popróbować chociaż trochę, no, za chwilkę. I zobaczcie, widzicie, ta konsystencja wcale nie jest taka gęsta. Myślę, że nie trzeba będzie dodawać kefiru. Może troszkę tak dla takich walorów bardziej takich, ale zaraz spróbuję najpierw. Jak to wygląda? Myślę, że to już jest razem połączone. No dobra, Monia, dawaj trochę pieprzu, taką łyżeczkę, o, o,
Od serca. Od serca, jak zwykle tutaj na bogato, to będzie nie dość, że od stołu, to jeszcze pieprzowo. Może być ostro później. Czy my mamy takie zapasy napoi, żeby później to ugasić, te śledzie, te wszystkie rzeczy? Się okaże w praniu. W razie czego jest rzeka? Staw. Staw rzeka z bieżącą wodą. Ja bym troszkę kefiru dodała. Dobrze. Troszkę. Mamy tam gdzieś kefir przygotowany, tak, mały. Tak, tak. Potrząsnąć nim porządnie i tak trochę. Wstrząśnięty, niemieszany? Tak, niemieszany, w lodówce przechowywany. Ja bym troszeczkę dodała, żeby tak troszkę zakwasił jeszcze bardziej. Dobra, dobra. Najwyżej lepiej dolać, bo już odlać nie odlejemy. Kefir się nie zmarnował, może go dać do końca. Dużo tam jeszcze zostało? Sporo. Sporo. No to jeszcze trochę wleja, resztę wypijemy na dwa razy, każda po łyku. Śledzie, kefir, dobra. Cebula, drodzy Państwo. Myślę, że... Przed... Monika na zwolnienie chorobowe na następny tydzień, bo Wigilia trochę wcześniej rozpoczęta. Tak powinno wyglądać na nałożenie tej zupy, czyli ziemniaczek, świeżutko obrany, bardzo gorący. Gorący wręcz, na widelcu zazwyczaj sobie ranę, bo jest tak gorący, że nie można go normalnie w rękę złapać. Wkłada się do miseczki, zalewa zupą, zimną ktoś zupą, puka? Która smacznego. Spokój się, dziewczyno! To nie brat Pitt, tylko pan Marcin! Jest. Nie wzięłam okularów. No to no, ale chyba, no wiesz co, pomylić. Dzień dobry, dzień witamy. Dobry. Ja rozumiem, witamy. Że jest król, witamy. Ale tylko król. Dobry. Tylko dzień dobry. Król. Co no. To panie tutaj w godzinach pracy robią? W godzinach pracy szykujemy Wigilię, której zabroniono nam w tym roku ze względu na to, że no wiadomo, jest pandemia, więc generalnie nie można. Jaki pan? Pandemia. A, tak, tak, tak. Oczywiście. Jest pandemia, nie można, więc stwierdziłyśmy, że mimo wszystko zrobimy. Mimo to. Co? Mimo wszystko. Mimo... Pan to już widać, że króla nie książę, jednak bo ze suchem to... Mimo. Tak zupo! Jest pan głodny? Ja zawsze. A zupę śledziową pan zna? Częściowo. Bo nie wiadomo, czy dobrze doprawiona. No właśnie, a jak potrzebujemy... Znając panią, to na pewno. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Rzadko mi się to zdarza, ale brakło mi słów. Rzeczywiście. Po prostu brakło mi słów. Postaram się nie myśleć negatywnie na te królewskie podniebienie. Może być? No, znakomicie, znakomicie. Jeszcze kartofelka spróbuję. Mówi pani własnoręcznie obierany? Nie obierany, on jest w sensie gotowany w obierkach, tak, w mundurku. I, tak. W mundurku. A dopiero później, przed samym podaniem... Także niech pan później uważa, jak pan wyjdzie jako król z tej kuchni, to żeby tam za tym mundurem... Nie za koniecznie pana, tylko za ziemniaka. Bardzo dobra, znakomicie. Wręcz chciałbym bić brawo, ale nie zrobię teraz ciężko, tego. Ciężko, tak. Teraz proszę nam wymyślić jakąś ładną muzykę. Pan jako muzyk, no to po prostu wymyślić jakąś ładną muzykę. A my później... Do koloru będzie tak, White Christmas by pasowało, ale coś pomyślimy z tradycyjnych polskich kolorów. Żeby było White Christmas, ale też coś pikantnego. No, oczywiście. Bo to jednak jest zupa na ostro. Znakomita. Korzenno-pieprzna. Znakomita, polecam. Warto swój na